Wstępne badania wykazały, że kość na pewno nie jest złamana. Jest to skręcenie, także myślę, że po tygodniu, dwóch powinienem spokojnie już wrócić do gry. Niefortunny upadek niestety o nogę Kuby spowodował taki, a nie inny rozwój wypadku. Moim zdaniem zabrakło nam zimnej głowy w końcówkach. W meczu z Górnikiem oraz Kotwicą Kołobrzeg przegrywamy mecze na styku, gdzie wynik jest wyrównany. Musimy sobie uświadomić, że brakuje nam jednej zbiórki, jednego zdobycia kosza, bądź po prostu jednej obrony, aby te mecze kończyć zwycięsko. Rywalizacja na treningach jest bardzo wyrównana, także myślę, że każdy zawodnik podczas mojej nieobecności będzie dodatkowo zmotywowany, aby pokazać się jak z najlepszej strony, żeby wykorzystać szanse, które dostanie od trenera. Każdy ma swoje atuty i myślę, że będzie z pewnością chciał pokazać.